Witam wszystkich, mamy 1 maja, wybrałem się na przejażdżkę rowerową i zatrzymałem się na jednej z okolicznych ławeczek. Zwykła, standardowa, drewniana ławeczka, na której lokalny element opróżnia kontenery o różnej zawartości. No i jakby to powiedzieć, wypoczywa sobie, no, zupełnie tak jak u nas na osiedlach. Może różnica jest taka, że z tej ławeczki jest delikatnie bardziej pozytywistyczny widok. No tak czy inaczej. No poza tym, z tego co widzę, to nie tylko lokalny element, ale także ci, powiedzmy, bardziej nastawieni zdrowotnie do życia i tak dalej, też zostawiają po sobie tutaj ślady. Miejsce nie jest znowu aż tak, no nie jest to najlepszy widok, bo do najlepszego to sobie dojadę, ale tego wam nie będę pokazywał, bo to po to to sobie przyjedźcie sami. No stąd jedynie mogę powiedzieć, że widać latarnię morską w Paphos. Tam, tu, o, tu taka super blada kropeczka, jeżeli dacie radę zobaczyć. To jest 20 km stąd. No a tam, gdzie jadę, to widać prawie cały zachód Cypru. Także będzie widać od latarni prawie po Akamas. Także to jest kawał wybrzeża. Ze 20 w jedną i ze 20 km w drugą stronę. No i tyle. Także wracam do rozklepywania mięśni i jazdy w górę. Jeszcze mnie czeka 300 metrów. Oj, pionie. More videos coming później.